Witam wszystkich, ja nazywam się Hincul i Wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A cóż, w dzisiejszym odcinku taki szybki news i to dość fajny news, pewnie wielu graczy czeka na takiego właśnie newsa. Wchodzą japońskie czołgi ciężkie i ten patch, który właśnie wejdzie z tymi pojazdami już jest jutro, także 6 października pojawiają się japońskie behemoty. Z tego, co tutaj napisane jest. No, dość potężne, naprawdę dość potężne pojazdy. Dla mnie, z jednej strony, spoko. Będzie więcej można zrobić uszkodzeń na tych pojazdach, ale czy nimi fajnie się gra? Szczerze wątpię. Na pewno są tacy zwolennicy, gdzie lubią grać Mausem czy Setką i w takich pojazdach się czują dość dobrze. Także myślę, że i tutaj, też na tych pojazdach, pewnie im się spodoba. I cóż, z tymi pojazdami też wejdzie nowa mapa Heilbron, Tak, Heilbron i Karelia. Tylko, że w wersji deszczowej. Prawdopodobnie będzie coś takiego jak na tych mapkach, gdzie mamy zamieć. Czy tam pustynną burzę. Czy dajmy na to właśnie tak jak Tajfun. Prawdopodobnie będzie zmniejszony zasięg spota na Kareli. W sumie mapa jest dość mała, krótka. I tutaj prawdopodobnie też coś takiego zostanie zastosowane. Także, cóż, więcej takich map dla kampiących i z dobrym wyświetlaniem, wyświeceniem, tak. I co my tutaj mamy z tych pojazdów? Zaczynamy, zaczynają się od trzeciego poziomu, no i do dziesiątek, tak. Szczerze powiem, nigdy nie oglądałem na YouTubie właśnie o tych pojazdach. Szczerze powiem też, że raczej takie pojazdy nie wiem, czy mnie interesują. Dość powolne, zobaczmy sobie na przykład ósemkę, tak? A zobaczcie, co on tutaj ma działo 15 cm, no to nieźle. Naprawdę potężne działa też posiadają te pojazdy. Ale tak, prędkość maksymalna 25 km na godzinę, moc silnika 1200 koni, niby. Nie? No jeżeli chodzi o mobilność, to te pojazdy chyba tylko czołgają się jak żółwie. Niesamowicie opancerzone. Zobaczmy teraz na przykład dziewiątkę. Tutaj to jest typ czwarty Heavy, tak? I też działo. Co to za działo jest? 14 cm, tak? 14,5, 14. No naprawdę jest niesamowicie opancerzone. Zobaczcie, pancerz kadłuba 250, boki 140, tył 150. Jeszcze bardziej chyba opancerzone niż Maus Przód wieża 250, boki 200, tył też 200. Naprawdę niesamowicie opancerzone i powolne. A zobaczmy, jak dziesiątka się prezentuje. Też 25 km na godzinę. Tutaj jest jeszcze więcej: 260 ma kadłub, boki 140 i tył 150. Jak widzicie, wieża 260, 210 boki naprawdę niesamowite wartości, jeżeli chodzi o pancerz. Działa takie sobie. Tutaj też jest 140 działą. Tam widziałem uszkodzenia mniej więcej w granicach. 600, 6, 6, 660, coś koło tego. Penetracja tam nie jest taka też najlepsza, patrząc na właśnie statystyki tych pojazdów. No cóż, w każdym razie w końcu doczekaliśmy się właśnie japońskich czołgów ciężkich, to jest taka wiadomość, taki news. No i dwie: właśnie, jedna nowa mapa, i druga zmieniona. Ta mapa tutaj jest niby opisane zniszczone niemieckie miasto dzieli rzeka, a na wschodzie znajduje się górzysty teren. Jeśli wybierzecie się bezpośrednio do miasta lub przemkniecie przez niesienia, bądźcie ostrożni, wróg może czaić się wszędzie. Czyli nic nowego. E, pff, no nie wiem, zobaczymy. Ja widziałem screen z tej mapy, e, no to tak średnio. Zobaczymy, jak to wygląda, aby nie coś takiego jak właśnie ten. Ostatnia mapka, co była dodana, też tam nie pamiętam jej nazwy. Chodzi mi o Ardeny chyba. Tak, Ardeny. Średnio, to, średnio mi się ta mapa podoba, szczerze wam powiem. Karelia w deszczu. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i cóż, to by było chyba na tyle. Z tego newsa. Taki szybki po prostu news. Możecie to zobaczyć też właśnie na stronie World of Tanks na konsolę Ja jeszcze linka wkleję pod filmem, także i tak samo pododam na moim profilu Facebookowym. Tak więc, jeżeli chcecie tutaj poczytać więcej na temat tych pojazdów, to zapraszam na stronkę. Ok, to by było na tyle. I cóż, trzymajcie się, pozdrawiam. Hej.